Urządzenie THF400P ACDC marki Magnum jest profesjonalną spawarką inwerterową przeznaczoną do spawania metodą TIC prądem stałym DC, jak i przemiennym AC. Urządzeniem tym można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych. THF400P ACDC przeznaczony jest przede wszystkim do ciężkich prac spawalniczych w przemyśle, w zakładach produkcyjnych, w fabrykach, a dlaczego to wyjaśnię za chwilkę. Urządzenie wyposażone jest w duży, przejrzysty panel sterowania typu soft, umożliwiający ustawienie wszystkich niezbędnych funkcji spawalniczych. Dodam, że w ten panel sterowania wyposażone są również takie urządzenia jak THF230P ACDC i THF335P ACDC. I teraz najważniejsze. Źródło prądu w tym urządzeniu zostało zbudowane w oparciu o podwójny układ tranzystorów IGBT. Osobny dla prądu stałego DC i osobny dla prądu przemiennego AC. Nie dość, że wpływa to na wysoką trwałość urządzenia, to jeszcze zapewnia bardzo wysoką sprawność sięgającą 80%. THF400P ACDC posiada własne podwozie, bardzo solidne, z dużymi kołami. Na tym podwoziu znajdują się dwa segmenty, niezależna chłodnica i źródło prądu z panelem sterowania. Po co chłodnica? Wielu ludzi myśli, że chłodnica jest do chłodzenia urządzenia, że urządzenia tego typu są chłodzone cieczą. Otóż nie. Chłodnicę stosuje się do chłodzenia uchwytów spawalniczych, czy to w metodzie TIC, czy MIGMAC. Powyżej pewnego natężenia prądu uchwyty spawalnicze grzeją się tak mocno, że bez dodatkowego chłodzenia ulegają zniszczeniu. To dodatkowe chłodzenie wodne zapewnia właśnie chłodnica. I tak jest też w tym przypadku. Chłodnica chłodzi specjalnie przystosowany do tego uchwyt TIC. Oczywiście, gdyby ktoś chciał spawać niskimi prądami, to może podłączyć mały, lekki uchwyt i wyłączyć chłodnicę. Dodam, że minimalny prąd spawania tego urządzenia to 10 A. Jak mówiłem wcześniej, THF400P ACDC posiada podwójny układ tranzystorów, osobny dla DC, osobny dla AC, dlatego z przodu znajdują się osobne gniazda prądowe. Trzeba pamiętać, żeby wtyk prądowy uchwytu TIC podpiąć zgodnie z wybranym na panelu sterowania rodzajem prądu. Panel sterowania jest duży, czytelny, bez żadnych ukrytych funkcji czy opcji. Klasyczna drabinka przebiegu prądu, po której poruszamy się wciskając ten przycisk i jedno pokrętło do nastawy wszystkich dostępnych parametrów. Przycisk wyboru. Spawanie metodą TIC-AC lub DC oraz MMA. Wybór dla metody TIC. Dwutakt lub czterotakt. Wybór również dla TIC, spawanie z pulsacją prądu lub bez. Jeżeli wcześniej zostało ustawione spawanie TIC prądem przemiennym AC, to w tym polu wybieramy i pokrętłem ustawiamy częstotliwość zmiany polaryzacji, czyli ile razy w ciągu każdej sekundy plus zamieni się z minusem. Ustawiamy również balans polaryzacji, czyli wzajemny stosunek dodatniej i ujemnej połówki prądu. Decydujemy, czy na elektrodzie dłużej trwa plus, czy minus, czy może jest równowaga. Ma to duże znaczenie praktyczne przy spawaniu aluminium i magnezu, ponieważ gdy plus jest na elektrodzie, następuje usuwanie warstwy tlenków z powierzchni jeziorka, ale także znaczne rozgrzanie elektrody wolframowej. Z kolei, gdy na elektrodzie jest minus, następuje jej ochłodzenie, a rozgrzanie jeziorka. Proszę jeszcze zobaczyć, co jest w komplecie z tym potężnym TIC-iem i później zapraszam na test praktyczny. Dzisiaj pokażemy próby spawania spawarką Magnum THF400P ACDC. Głównie będziemy spawać aluminium. Najpierw pospawamy płaskownik aluminiowy grubości 10 mm, a potem rurkę podobną taką jak w układach klimatyzacji 1 mm grubości.
do płaskownika 10 mm użyjemy elektrody wolframowej z dodatkiem lantanu 3-2. Tak będzie ok, więc zaczynamy. Ok, teraz podłączymy sobie urządzenie. Zaczniemy od uchwytu i masy. OK. Teraz podłączymy urządzenie do sieci. Podłączymy gaz. Argon 100%. Klasa czystości 4.8. Teraz możemy włączyć urządzenie. Chłodnicę. Przejść do ustawień. Do spawania płaskownika 10 mm ustawimy sobie urządzenie w następujący sposób. Gaz przed rozpoczęciem spawania na sekundę, żeby wypchnąć powietrze ewentualne z uchwytu. Prąd ustawimy sobie dosyć duży, żeby szybko utworzyło nam się jeziorko. Na nasze potrzeby powinno wystarczyć około 350 amper. I czas narastania ustawimy sobie 2 sekundy. Powinno wystarczyć. Następnie czas opadania ustawimy sobie dosyć duży, żeby powoli wygasić jeziorko, żeby nic nie pękło. Te potrzeby wystarczy nam 6 sekund i będzie opadać do prądu 40 amper. Czas gazu po 2 sekundy i prąd właściwy, jakim będziemy spawać, 300 amper. Zostaje nam jeszcze częstotliwość. Do tej grubości wygodnie będzie 85 Hz i balans zmniejszymy sobie do 32%. A więc do dzieła.
Teraz będziemy spawać rurkę o grubości 1 mm. Potrzebujemy następujących ustawień. Sekunda gazu przed, żeby wypchnąć powietrze z uchwytu. Prąd wyzerujemy, bo będziemy spawać i tak małym prądem, więc to nam w niczym nie pomoże. Czas opadania prądu też jest zbędny przy tych ustawieniach, tak samo jak i prąd. Czas gazu po zakończeniu spalania ustawimy sobie sekundę. No i prądem myślę, że tutaj, żeby połączyć ten element, będzie 32 ampery. Częstotliwość nieco sobie podniesiemy. Balans damy bardziej na plus, do 38%. Także zaczynamy. Proszę pamiętać, jak spawarka, to magnum.